Sygnałów mówiących o tym, że sytuacja gospodarcza jest trudna, jest wiele. Ceny są bardzo wysokie, a Polacy niestety pieniędzy mają coraz mniej. Teraz sięgają po swoje oszczędności. Masowo wypłacają pieniądze z pracowniczych planów kapitałowych. Czy istnieje ryzyko, że ten program oszczędnościowy emerytalny powtórzy los otwartych funduszy emerytalnych? Dzisiaj sprawdzam. Na pewno jest gorzej. Gorzej. Trzeba liczyć teraz. No było dobrze, a teraz no nie wiadomo jeszcze jak to będzie. Szykuje się bieda. Jest chyba trudno tak ogólnie rzecz biorąc, żeby starczyło na cały miesiąc. No, żeby się utrzymać. Polacy już zacisnęli pasa. Masowo wypłacają odłożone pieniądze. Padł rekord. Aż 500 milionów złotych wypłacono w drugim kwartale tego roku z pracowniczych planów kapitałowych. Wielu rodaków nie wierzy, że to, co dziś oszczędzamy, czy to w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czy w otwartych funduszach emerytalnych, na starość odzyskamy. Nie bez przyczyny. Pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze z OFE. Tak jak pieniądze w ZUS-ie nie są własnością Polaków. Zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drastycznie spadło po odebraniu pieniędzy Polaków z OFE w 2013 roku. Choć prezes ZUS teraz zapewnia, że wiek emerytalny nie zostanie podniesiony. Nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego w sposób administracyjny. Ważne jest, żeby ludzie sobie sprawdzili, jak opłaca im się długo pracować. To jeszcze kilka miesięcy temu przyznał, że jego obniżenie było błędem. To Solidarność pana Piotra Dudy to podniosła. I potem PiS w to poszedł i to wykonał, co było złym działaniem. Pracownicze plany kapitałowe powstały, by zachęcić Polaków do oszczędzania. Polacy akumulują kapitał, szykują się na podwyżki prądu, gazu, które w zasadzie już mamy, a zobaczymy je niedługo w rachunkach. No z uwagi, że będą mieli wyższe wydatki, nie wiedzą jaka będzie przyszłość, nie namawiam do żadnego wycofywania pieniędzy, wręcz odwrotnie. Tylko jak to zrobić, kiedy nie starcza na życie? W drugim kwartale tego roku swoje oszczędności wypłaciło aż 187 tysięcy osób. W sumie, jak wyliczono, w pierwszym półroczu tego roku Polacy wypłacili z programu blisko miliard złotych. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować, bo to jednak powoduje idzie emisję. Dla minister klimatu kwestie klimatu pozostają jak widać ważniejsze niż dobrostan Polaków, a może być jeszcze gorzej. Skoro konsumpcja się załamuje, no to znaczy, że budżet może mieć za chwilę poważne problemy i te rozmowy, jakie odbywamy od kilku dni też było o dziurze w NFZ-cie, to są niewinne igraszki w porównaniu z tymi rozmowami, które za chwilę mogą nas rzeczywiście czekać. Pracownicze plany kapitałowe powstały w 2019 roku przy Polskim Funduszu Rozwoju. W czerwcu tego roku powołano nowego prezesa, Piotra Matczuka. Pieniędzy brakuje w budżecie państwa, brakuje w portfelach Polaków, a planu na poprawę sytuacji wśród rządzących nie widać. Edyta Hołdyńska, Republika.